pierwszej partii tylko jedno przełamanie zadecydowało o zwycięstwie. Marach i Pawić serwowali bardzo dobrze i doczekali się błędów rywali w 11 gemie. Później wygrali swój serwis i było 7-5. Drugi set ułożył się niemal identycznie, tylko że przy stanie 6-5 Kubot i Melo kapitalnie returnowali serwisy Maracha. Mieli 3 set bole, przeciwnicy obronili wszystkie, ale kolejnej szansy Kubot i Melo już nie zmarnowali i wygrali drugiego seta. Trzecia partia była bardzo zacięta, decydował tiebreak, który świetnie zagrał polsko-brazylijski duet. Kubot i Melo oddali rywalom tylko 2 punkty. W czwartym secie słabszy moment miał Brazylijczyk. Przy jego serwisie rywale skutecznie returnowali. Udało im się zdobyć przełamanie na 3-1. Przewagi nie oddali i wygrali seta 6-3. Decydujący na Wimbledonie set grany jest do 2 gemów przewagi i żaden duet nie chciał oddać swojego podania. Kubot i Melo mieli 2 piłki meczowe przy stanie 6-5, ale rywale pewnie się obronili. Przy stanie 11-11 obie pary dostały dłuższą chwilę na odpoczynek. Zasuwany był dach. Po powrocie na kort Kubot i Melo pewnie wygrali gemy serwisowe, a później przy serwisie rywala wyszli na prowadzenie 40-0. Wykorzystali pierwszą piłkę meczową i wygrali ostatecznie 13-11 w ostatnim secie. Cały mecz trwał 4 godziny i 43 minuty. To pierwszy deblowy tytuł Kubota na trawiastych kortach Wimbledonu i drugi wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze. Pierwszy tytuł Kubot wywalczył w 2014 roku w Australian Open w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem. Za zwycięstwo w Wimbledonie polsko-brazylijska para otrzyma czek na 400 tysięcy funtów. Nas oczywiście najbardziej cieszy wielki sukces wrocławskiej ekipy brata Alberta. To oni pokazali, że nie straszna impresja i gra przed własną publicznością. Udźwignęli ciężar turnieju i zajęli trzecie miejsce. Wielki finał oglądała spora grupa kibiców. Nasi mogli liczyć na doping podczas całego turnieju. Do Wrocławia zjechały męskie reprezentacje Rosji, Niemiec, Ukrainy, 2 drużyny Litwy, zagrali też Austriacy, Węgrzy, Luksemburczycy, 2 kadry polskiej drużyny z kraju. Mistrz Polski, Nowy Dworek, wicemistrz Monar Luta i brązowy medalista Monar Nowolipsk. Zagrały też zespoły przyjaciół i 2 drużyny brata Alberta Wrocław. Tytuł z poprzedniego roku bronił Nowy Dworek. Tym razem jednak to goście z Rosji zostali najlepsi. Tegoroczny turniej był jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody roku świętego brata Alberta. Organizatorami tego wydarzenia sportowego były Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, Koło Wrocławskie oraz Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych. Środki na zorganizowanie mistrzostw pochodziły od sponsora oraz z dotacji gminy Wrocław uzyskanej w ramach rozstrzygniętego konkursu. Dziękujemy za weekend pełen emocji. Czekamy na kolejne starty naszych bezdomnych piłkarzy. Jak zwykle dostarczyli nam bardzo dużo frajdy. Rywalizacja w 3 konkurencjach bilardowych będzie jedną z najdłuższych w całych mistrzostwach. Czeka nas ponad tydzień zmagań. Emocje będą ogromne, bo medale zostaną rozdane zarówno pośród pań, jak i panów. Poziom poszczególnych turniejów też będzie niezwykle wysoki. Gry bilardowe ruszają 26 lipca i trwać będą do 30. Mówię gry, ponieważ są to 3 odmiany gier bilardowych. Karambol, snooker i pool bilard, ale rozgrywane także w kategorii kobiet, bo tak też się dzieje przy amerykańskim pool bilardzie. Ja akurat organizuję w tym roku imprezę, nie uczestniczę jako zawodnik, ale mam także dużo do wykonania swojej innej obowiązków. Areną rywalizacji będzie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia. Przygotowania do turnieju w grach bilardowych trwają już od kilku miesięcy. Teraz czas na ustawienie stołów, ostatnie szlify i otwarcie zmagań. Całe przygotowanie trwa już 2 lata tak naprawdę, ale dla nas najważniejsze główne dni to jest 21, 22, 23 lipca, wtedy kiedy trwają prace montażowe, kiedy przyjeżdżają stoły, trzeba je ustawić, wykładzina, trybuny, live scoring, tak, kiedy trzeba stworzyć całą arenę gier. A ta arena gier będzie przy Hali Stulecia w Centrum Kongresowym. Mamy 3 dni na stworzenie bardzo dużego obiektu. Krzysztof Wróbel należy do czołowych polskich snookerzystów. Odnosił wielkie sukcesy nie tylko zresztą w kraju, bo też reprezentował Polskę na kontynencie i całym świecie. Tym razem wrocławscy kibice mnie nie zobaczą przy stole, podkreśla z żalem Wróbel. Czasami zakręci mi się łezka, gdyż przyjeżdżają moi koledzy, z którymi rywalizowałem, wśród 16 snookerzystów, których można zobaczyć na liście startowej, jest 3 czy 4, których nawet ograłem.
w swojej karierze. No ale moje miasto dało mi tutaj możliwość jakby wykazania się w tej roli organizatora. Oczywiście z rywalizacji jeszcze się sam nie wykluczyłem, rywalizować chcę, będę dalej czynnie uprawiał snookera, natomiast no, teraz mam zadania organizacyjne. Warto przyjść i zobaczyć, z jak ogromną precyzją zawodnicy i zawodniczki będą trafiać kolejne bile. Do poznania też nowa dyscyplina w Polsce, rzadko oglądana. Można na żywo pooglądać najlepszych zawodników snookera, pool bilarda czy karambola. Ta ostatnia odmiana gier bilardowych jest w Polsce bardzo mało znana, bardzo mało popularna, także można nawet, podejrzewam, że niektórzy pierwszy raz spotkają się z tak elegancką i tak wykwintną odmianą gier bilardowych, jakim jest karambol. Przede wszystkim całe The World Games to jest duża impreza, na którą składa się wiele różnych elementów i wszystkie, które jako całość dla kibiców na pewno spowodują wiele radości i emocji. No i oczywiście dla sympatyków tych gier bilardowych, branżystów, może i nawet nie branżystów, na pewno kolejny event, gdzie można się nacieszyć, poobserwować, przyglądnąć tym właśnie grom bilardowym. Areną turnieju The World Games w grach bilardowych będzie Centrum Kongresowe przy hali stulecia. Wbrew pozorom kendo ma wielu polskich fanów, którzy jednak niezbyt często się ujawniają. Świadczy o tym stosunkowo mała liczba imprez rozpowszechnionych nad Wisłą i Odrą, ale jak już uda się zaprosić wybitnego specjalistę od kendo, zabawa trwa w najlepsze. Zabawa w cudzysłowie, bo oczywiście to treningi, które wymagają skupienia i ono na każdych zajęciach jest ogromne. Tak samo było podczas weekendowego zgrupowania w hali MCS-u przy Parkowej. Zajęcia były płatne, odbyły się w wakacje, a i tak chętnych nie brakowało. Potwierdza to tylko tezę, że w polskim kendo naprawdę nie jest źle. Bohaterem weekendu był oczywiście Hironobu Yamashiro, ponad 70-letni Japończyk. Praktykuje kendo od szkoły podstawowej. Wybierając uniwersytet, zdecydował się przeprowadzić do Tokio i rozpocząć studia na Uniwersytecie Kokushikan, na którym był jednym z najbardziej uzdolnionych zawodników kendo. Bezpośrednio po ukończeniu studiów zamieszkał na Hokkaido, gdzie zawodowo realizował się jako nauczyciel oraz dyrektor liceów. Laureat wielu nagród w dziedzinie rozwoju wychowania fizycznego oraz kendo, w tym jednej z najbardziej prestiżowych nagrody za wkład w rozwój kendo przyznawanej przez Japońskie Stowarzyszenie Szkolne Kendo. Obecnie pełni również funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Kendo Hokkaido oraz prezesa Federacji Kendo Sapporo. Jest także konsultantem oraz doradcą kendo przy Wszechjapońskiej Federacji Kendo. Do tego, jak sam mówi, cały czas podnosi swoje umiejętności. Spotkanie z gwiazdą i kilkoma innymi wybitnymi przedstawicielami dyscypliny było dla uczestników zgrupowania naprawdę wyjątkowym doświadczeniem.